Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałem wam się pochwalić jedną rzeczą, mianowicie udało mi się w końcu wbudować nową klatkę. Proszę bardzo, tak ona wygląda. Może to nie jest jakiś najnowocześniejszy trend technologiczny, ale troszeczkę podpatrzyłem na niektórych kanałach, jak co niektórzy budują klatki i bardzo spodobała mi się forma właśnie takiej klatki łączonej, taka hybryda, czyli tutaj mamy takie typowo oczko, gdzie samica będzie miała młode i tak dalej, a z tej strony już mamy kratę. Ta krata nie jest do końca szczęśliwa, ponieważ ona jest bardzo cienka, pomimo że oczko jest dosyć fajne, takie szerokie, te kupy przelatują. Tak niestety, no pod wpływem królika, jak widzicie, ona po prostu się naddaje. Ale przyszłościowo myślę, żeby popracować nad tym i wystarczy po prostu wkręty z nakładkami, z podkładkami odkręcić i wymienić na coś innego. No. Ta samica jest już dopuszczona. Tu jest szybka akcja. Bo jeśli też ma klatkę do sprzątania. A dupkę wypina. Będzie finał. Proszę bardzo. O, popatrzcie. A i tak załatwia się na ściółce, no bo tak jest nauczona. Także klatka jest w całości wykonana z drzewa. Tak, jest okryty onduliną. Tutaj jak widzicie, folia jeszcze w razie czego. No robiłem tą klatkę z czego miałem, także no niestety to drzewo jest dosyć drogie teraz. Koszty materiałów i tak dalej, więc robiłem z czego tylko mogłem. No tutaj spód, jak widzicie, nie jest do końca pomalowany. Tutaj na dole nogi są po prostu opalone palnikiem, ponieważ no niestety tutaj na wsi mamy dużo gryzoni, a gryzonie nie lubią spalenizny. Jest taki pomysł na nogi, żeby po prostu się tu nie chytały tego, nie? Fiona została dopuszczona kilka dni temu, dosłownie 3 dni temu. Do tego niebieskiego naszego wiedeńca. Jest bardzo ładnym królikiem. Wyczesałem ją ostatnio, także dosyć ładnie wygląda. No, rzuciłem tutaj też naszej fiące gałązkę, także bardzo chętnie widać je. Oczywiście pierwsze wyjada liście, ale popatrzcie, a zabiera również część łodygi. Aha, właśnie, nie mam tu w klatce tego paśnika na siano, więc po prostu siano leży i zielonka, którą dzisiaj nazbierałem, leży luzem. Nie wiem, czy to zje, jak nie zje, to muszę je zabrać, żeby się nie odparzyło. Dzisiaj jest to pierwszy dzień, gdzie byłem na działce i pozbierałem zielonkę i dałem królikom. Króliki oczywiście bardzo chętnie sobie ją zjadły. Skoro wziąłem Fionę, Belgikę, z naszej skrzyni, ci, co już śledzą Instagrama, to wiedzą, co teraz się znajduje w skrzyni. Ale ci, którzy nie śledzą Instagrama... O matko, jakie to ciężkie te wrota. Ci, którzy nie śledzą Instagrama, to skrzynia od momentu, kiedy Fionka przeszła już do swojej nowej klatki, robi typowo zawykątnik. Tu jest nasza Georgina. Może zrobię zbliżenie. Georgina tutaj z młodymi. Bardzo ładnie je odchowuje. Są naprawdę fajne takie kluski. Więc ona, no powiem szczerze, że spisuje się na piątkę z plusem. Na piątkę z plusem. Jedyne co wam powiem, to tutaj w tym paśniku małym, trzymałem wcześniej paszę. Dawałem jej taką paszę dla tych królic karmiących, ale zobaczyłem, że źle reaguje, to znaczy bardzo się drapie i tak dalej, i cuda jej się dzieją, więc po prostu odstawiłem tą paszę i znowu wszystko wróciło do normy, czyli po prostu ma coś w rodzaju alergii. Tu miała cały paśnik zielonki, wszystko zjadła, siano nieruszone, młode się tam ruszają. Tu po prawej mamy, może oddalę, o tutaj po prawej mamy matkę z trzema młodymi. To jest ta matka, która właśnie no niestety, ale dziewięcioro młodych nie udało się jej odchować. Łącznie miała ich
12, 9 niestety nie przeżyło, ale też no, tą trójkę bardzo ładnie odchowuje, więc jest w porzu. Też całą zielonkę tutaj załadowałem, dwa paśniki zielonki, wszystko zjadły. Tak więc ta skrzynia, która jest tutaj koło mnie, ta skrzynia zostaje typowo pod wykopnik. Jedyne co to właśnie ta nasza belgijka, jeżeli będzie miała młode, no to już będzie typowo u siebie w klatce, bo tam ma dosyć dobre warunki na to, żeby te młode odchować. Tak, po całej szerokości ma 1,50 m, głębokość to jest co najmniej 80 cm. No i jest dosyć wysoka, już nie pamiętam jaki jest wymiar. Z 1,50 m. Może i tutaj nie będziemy otwierać, gdzie ona siedzi, ale tutaj jest naprawdę... Popatrzcie, tutaj cała łapa wchodzi na wysokość. O kurwa, rzeczywiście! Także tu będzie też koło 80 cm na pewno. Jeżeli chodzi o to miejsce tutaj poniżej, bo tutaj jeszcze, widzicie, jeszcze sporo miejsca. Myślę przyszłościowo, żeby coś tu może jakąś jeszcze jedną klatkę zrobić, ale czas pokaże, bo na razie niestety, ale mam koło domu strasznie dużo roboty innej. Proszę bardzo. Tak się prezentuje samochód elegancki rolnika. Masakr. No bardzo dobra robota. No tutaj jest dziura pod... dziura. Wykop jest zrobiony pod zbiornik na wodę. Tutaj muszę jeszcze przekopywać podrynny i inne cuda. Oczywiście majówka, to musi być grill. No i tak. Co jeszcze wam ciekawego mogę powiedzieć? Jedyne co mi nie wyszło, to jak byłem dzisiaj, zbierałem zielonkę, to to proszę państwa, w ogóle mi się nie wzniosła, a ta koniczyna czerwona, kupiłem pół kilograma. Kurwa, jeżdżę, nie pojebany. Kupiłem pół kilograma ziarna czerwonej koniczyny i nie wzniosło się nic kompletnie. Zasiałem już jakiś czas temu, były deszcze i tak dalej i nic kompletnie, więc jedynie co, to dużo było mleczy, tu jeszcze balbina się z tymi mleczami zajada, no co się stresujesz? A tu już końcówka, ale też bardzo dużo miała tej zielonki. Powiem szczerze, że jestem miło zaskoczony. Krystyna, ale masz picory znowu. Ja nie wiem co ty. Matko jedyna. No jutro jadę do weterynarza, 2 maja dokładnie. Muszę coś Krystynie wziąć na te śpiki, bo witaminy nie pomagają za bardzo. No i tak, moi drodzy. Także życzę udanej majówki. Chociaż nie wiem kiedy to wrzucę, może być po majówce. Ale zobaczymy. Także wszystkiego dobrego życzę każdemu, hodowcy i niehodowcy i wszystkim wokół. Trzymajcie się, na razie.